Przemysław Gawin. Krystian Błank. A to jest oczywiście kolejny odcinek na gorąco i na pewno dzisiaj bardzo radosny po bardzo emocjonującym meczu, bo Drutek z Bytowia no ponownie awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski, więc ten historyczny wyczyn został powtórzony i niewiele czasu ten Stawski potrzebował, aby właśnie to zrobić. No dokładnie, potrzebował kilku miesięcy, żeby wyrównać wyniki trenera Kafarskiego z poprzedniego sezonu. Ale chyba zrobił to w ciekawszym stylu. No tak, bo w zeszłym sezonie to mieliśmy spokojnie 3-0, spokojnie wygraliśmy, a tu w tym roku emocje do samego końca. No już muszę przyznać, że dawno tak się nie cieszyłem na meczu Bytowi, bo tak wielkie to były emocje. Naprawdę tutaj można powiedzieć, że dzisiaj drukarze Drutek z Bytowi zafundowali nam w tej końcówce spotkania w rzutach karnych tak naprawdę, bo przez większość meczu no to nie było jakieś porywające widowiska, ale w rzutach karnych no to zapewnili nam wielkie, ogromne emocje, no ale zawsze jak to jest w konkursie rzutów karnych, no to zawsze są te emocje, no i akurat mamy szczęście, że to dzisiaj Bytowia wygrała to spotkanie. No tak, ale już w pewnym momencie było 3-1 dla Pogoni w rzutach karnych, udało się to zmienić na 5-4, no i wielka zasługa Andrzeja Witana. Trochę chyba przed meczem się nie spodziewaliśmy, że to właśnie Andrzej Witan dzisiaj wystąpi. Tak się stało, no i to ten ruch był strzałem w dziesiątkę trenera Stawskiego. No tak, tak jak trener Stawski mówił na konferencji, czy też tutaj w wywiadzie Andrzej Witan powiedział, no że taką miał umowę z trenerem, że w pucharze broni drugi bramkarz, a w lidze broni bramkarz pierwszy. Dzisiaj bronił Andrzej Wita, sprawdził się fenomenalnie w rzutach karnych. Ogólnie przez mecz też bronił nieźle, te które sytuacje, które miał do obrony, to obronił. Kilka może mniej pewnych interwencji, no ale to można wybaczyć Witanowi. Naprawdę dzisiaj jeden z głównych bohaterów tego spektaklu i naprawdę może naprawdę cieszyć to, że udało się wygrać to spotkanie, udało się je wygrać w tak ciekawym stylu, czyli po rzutach karnych, bo już dawno nie było w Bytowie rzutów karnych, ja nie wiem. Naprawdę nie pamiętam rzutów karnych. Chyba za młodzi jesteś. No chyba tak, bo naprawdę nie pamiętam. Pamiętam mecz z dogrywką, to był mecz z Wisłą Puławy w 2009 roku, w sierpniu, tam Bytowia wygrała porzut po dogrywce 5-3 i wtedy właśnie doszła do tej 1-8 finału Pucharu Polski, gdzie grała z Wisłą Kraków. To jedyna dogrywka, którą pamiętam, a tak naprawdę poza tym no to jakoś sobie nic innego nie przypominam, ale no dzisiaj no to emocje były ogromne dzięki tym rzutom karnym. No właśnie, dzięki rzutom karnym, bo w czasie tych regulaminowych, podstawowych, jak to się mówi, 90 minut, to tak szczerze mówiąc niewiele się działo. No, Pogoń miała troszkę groźniejsze okazje, zwłaszcza w pierwszej połowie Łukasz Zwoliński, który trafił z bliska w słupek. No ale poza tym, to chyba dopiero ta końcówka dogrywki, gdzie posypały się też czerwone kartki. No to ona tak była, no te, muszę powiedzieć, że było takie preludium, ten wstęp do tych wielkich emocji, które mogliśmy oglądać już na sam koniec tego no naprawdę fajnego spotkania. No tak, tak. Duże emocje były na pewno w drugiej połowie dogrywki. Gdzieś tam trochę już nerwy puściły niektórym zawodnikom Pogoni Szczecin, ale... No moim zdaniem bardzo dziwne i chyba głupie zachowanie nie psuje, który, no nie wiem, jaki miał cel tego swojego zagrania, kopnął sędziego i ja też trochę nie do końca rozumiem te pretensje trenera Pogoni, sztabu Pogoni, no bo głupio zachował się po prostu, nie psuj. No nie psuj trochę popsuł szyki Pogoni Szczecin w tej drugiej połowie dogrywki. No co chciał zrobić, nie wiem, być może trochę przypadkowo kopnął faktycznie tę piłkę, no bo wątpię, żeby taka całkowicie celowo kopnął w no sędziego. To też prawda. Ale no sędzia zinterpretował to tak, a nie inaczej, pokazał czerwoną kartkę. Na pewno były podstawy do pokazania tego kartonika. Myślę, ale czy ta kartka czerwona by coś, czy gdyby jej nie było, by coś zmieniła? Myślę, że niekoniecznie, no nie, raczej, tak. Także tutaj to większego wpływu na przebieg spotkania nie miało. Bardziej widać było, że już emocje buzują w niektórych piłkarzach i duże emocje były te dzisiaj na ławce trenerskiej Pogoni Szczecin, bo przecież Maciej Skorża został odesłany na trybuny. No co prawda daleko nie miał z naszych trybun bytowskich, no ale mimo wszystko no, to też pokazywało, jakie w tym spotkaniu były wielkie emocje, nie tylko na boisku, ale też na ławce trenerskiej. Troszeczkę możemy porozmawiać o nowych zawodnikach, nowych starych, bo dzisiaj na bokach obrony Marek Opałacz i Łukasz Wróbel. Łukasz Wróbel, który no, zazwyczaj jednak grał na środku obrony, nie na prawej stronie. No i właśnie Marek Opałacz, który powrócił po kilku miesiącach pauzy. No i nie było widać tego, że brakowało im tego rytmu meczowego. No dokładnie. Tutaj nie można mieć do nich jakichś większych zastrzeżeń. Myślę, że pokazali się naprawdę z dobrej strony. Myślę, że dobrze zastąpili Wilczyńskiego i Kamińskiego, którzy dzisiaj no nie mogli zagrać w tym spotkaniu. Myślę, że to był ich całkiem solidny występ, co też pokazuje najlepiej to, że Bytowia awansowała, że nie straciła też bramki. Zresztą drugi mecz z rzędu Bytowia nie traci bramki, co też można zaznaczyć. 120 minut. No także to na pewno jest na duży plus.
Na pewno to trzeba też dalej kontynuować tę pasę z graniem na zero z tyłu, bo to też jest przecież ważne, żeby gdzieś, oprócz tego, że gra się dobrze z przodu, że się strzela bramki, no to też trzeba potrafić zachować to zero z tyłu, bo to też pomaga w wygrywaniu spotkań, wygrywaniu takich właśnie dzisiaj też meczów pucharowych. Ważną rolą sztabu szkoleniowego będzie szybka regeneracja, szybka odbudowa tych zawodników, bo jednak 120 minut w kościach, no to trzeba będzie jakoś szybko zrobić, ale już, no oczywiście musimy myśleć o Rakowi Częstochowie, o Częstochowa, który w sobotę, ale no ta perspektywa meczu z Legią, no to tak w tych myślach jest, prawda? I chyba nie możemy się doczekać tego dwumeczu. Miejmy nadzieję z Legią, bo ona oczywiście musi najpierw wygrać w tych Ściszowicach, abyśmy mogli z nimi zagrać, ale tutaj słyszeliśmy, że no Legia by naprawdę zepsuła nam święto, jeśli by tak zrobiła. No dokładnie, taka prawda, bo no każdy już tutaj, czy kibice, których mijaliśmy, mówili, że no już czekamy na Legię Warszawa. No nikt nie czeka na Ruch Dzieszowice, no nie oszukujmy się, jednak mimo wszystko no Legia... Z całym szacunkiem na Ruch Dzieszowice. No dokładnie, mimo wszystko no Legia to jest o wiele większa marka niż Ruch Dzieszowice. No musi wygrać to spotkanie, ma nowego trenera Legia Warszawa, niedawno zwolniony Jacek Magiera. Zastąpił go Romeo Jozak, także no zobaczymy, jak ten trener poprowadzi ten zespół. I zapewne, tak sądzę, bo raczej myślę, że to Legia pokona Ruch Rzeszowice. Przyjedzie tutaj do Bytowa już w październiku, bo wtedy właśnie będą mecze ćwierćfinałowe. Ale na razie Legię jeszcze wymazujemy z głowy. Czas powrócić do ligi. Ja za dzisiaj dziękuję Państwu. Krystian Mak. Oraz Przemysław Gawin. Do zobaczenia.